przez 6 lat można w coś wierzyć i realizować te konsekwencje. Tak. A potem nagle po jednym... I te tłumy znowu są oszukiwane, proszę Państwa, bo mówią, że ten komunizm to jest wtórny, proszę Państwa, jakby wtórny, wtórny. Nie wiem, czy można wybaczyć. Tak. No ale komu? Nawet papież dostał książkę od świadków Jehowy we włoskim szpitalu, będzie przebaczone mu, może Hitlerowi nawet, to może i Stalinowi będzie. Prawda? Bóg nie jest mściwy, Bóg jest sprawiedliwy, nierychliwy, nierychliwy, ale sprawiedliwy, nierychliwy, ale sprawiedliwy. Pałac kultury Stalina i Lenina postawiony w miejscu prywatnym, bezprawnie jako budynek autorytarny, ateistyczny. Dzisiaj pozostał ateistyczny, a już nikt tu w Warszawie w nic nie wierzy. Państwo zobaczą, że świadków Jehowy nie ma, bo oni mieszkają nie tu, tylko w prawosławnej Anglo-Ameryce Białystok. A Warszawa nie jest prawosławna, bo tutaj są tylko katolicy albo ateiści i nikt nad sobą nie będzie nadskakiwał. Nie ma tej gościny, nawet na Miedzianej 3, to jakoś tak dziwnie, prawda? Spóźnione, łaski. No, nie ma mormonów tu w Warszawie, nie ma ewangelików. Nie ma, 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 nie ma. Jeszcze na tyle uczciwy.